Da nam się rozwinąć i przyjdzie jeszcze kilku dobrych zawodników i myślę, że spokojnie poradzimy sobie w tej trzeciej lidze. Tak byście zakładali, nie? Wygrać 4-0, żeby meta była po prostu jakaś szczególna? Nie zakładaliśmy tego, wiedzieliśmy o co gramy, nie chcieliśmy zlekceważyć przeciwnika, może pierwsza połowa troszkę słabiej nam wyszła, bo dosyć dobrze w obronie grał przeciwnik Żurawianka, ale myślę, że z każdej minuty na minutę się rozkręcaliśmy bardziej, no i 4-0 myślę, że zasłużone, jak na lidera przystało. Do końca sezonu jeszcze jeden mecz, na pewno będziecie chcieli jeszcze pewnie wygrać. Gramy do końca o 3 punkty, mimo że już mamy awans praktycznie zapewniony, ale dostaną koledzy teraz szansę z ławki grać i mam nadzieję, że w Krasnym jeszcze takie niby gminne derby, więc na pewno będziemy się chcieli pokazać z jak najlepszej strony i zgarnąć 3 punkty jak na lidera przystało. Co w przyszłości zostaje tutaj? Jestem zawodnikiem Stali Rzeszów, ale zobaczymy. Myślę, że wszystko zależeć będzie od Stali Rzeszów. Jak się dogadam tam, nie wiem, jeżeli prezes tutaj będzie zainteresowany mną, myślę, jestem tutaj swoim chłopakiem, gramy tutaj dla Zaczerni, mieszkam w Zaczerniu, myślę, że pewnie zostanę. Jakieś, nie wiem, będą rewolucje, nie wiem. Nie, prezes powiedział, że ci co awansowali to dostaną szansę na pewno grać, dostaną szansę grać w trzeciej lidze, bo awansowaliśmy wszyscy i prezes stawia też na nas. Myślę, że kilka wzmocnień na pewno będzie potrzebne, przede wszystkim młodzieżowców, bo trzeba 3 w trzeciej lidze, a w tym momencie mamy 3 w sumie i pasuje w razie kontuzji 3 kartek, minimum jeszcze z 2-3 dobrać. Dla ciebie, Krzysiek, to jest taki awans, znaczy taki sukces właśnie podszyty jakimiś emocjami, nie? No bo jesteś chłopakiem stąd, nie? Także kilku chłopaków gdzieś tam z okolic, prawda? Dla mnie to jest naprawdę bardzo ważne, bo z Zaczernia jest nas tylko tutaj dwóch. Jestem ja i Grzegorz Dynia. Praktycznie tutaj mieszkamy, Grzegorz Dynia i ja. I na pewno to jest dla nas bardzo duży sukces i mam nadzieję, że kibice też byli zadowoleni. Jak najlepiej. Wyglądało to na boisku. Fajnie jeszcze, żeby na ten awans oczywiście. Fajnie jeszcze, żeby to boisko było na To już nie zależy do nas. Prezes zdeklarował się, dostaliśmy pieniążki tam z gminy, mają robić renowację płyty i dokładać krzesełka, mają być rolki rozwijane z trawą, więc na pewno będziemy pracować nad tym, żeby boisko było lepsze, bo wiemy, że będziemy mieć jedno na pewno ze słabszych, a jak nie najsłabsze boisko. Czyli teraz jak macie jutro, bo jutro po wieczorem gdzieś jak już kat minie, nie, spokojnie. To zaczniecie odpalać 90 minut i sprawdzać, kto tam będzie grał, tak? Nie, może nie, kat nie. Mamy tutaj jakiś taki przygotowany mały poczęstunek, po 2 piwka ewentualnie, rozjeżdżamy się, bo liga trwa. Na pewno jakoś będziemy chcieli poświętować, ale na pewno po rundzie, jak słyszymy. Motor lubi przyjeździć, jak tutaj żartowaliśmy. No myślę, że braknie miejsca dla kibiców przyjezdnych, ale na pewno zarząd i prezes postara się zrobić, żeby to wyglądało na pewno lepiej i myślę, że zrobią
to tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, żebyśmy się nie denerwowali, jak się jadą, nie śmiali z nas dobrze.